budziłam się już o 6 i jak ja wstawałem właśnie wczoraj, zastanawiałam się, czy od razu zacząć robić rzeczy do szkoły, bo musiałem wstać na pociąg. Dobra, umyję się najpierw. No to jak wstałem więc poszłam się umyć, umyłam się, tak myślę, dobra, pójdę, mam jeszcze godzinkę snu, bo mi się wydawało, że była trzecia. Ale się okazało, że jednak nie była trzecia, tylko właśnie czwarta, czyli godzina, o której musiałem wstać. I było mi przykro. No i myślałam... Nie wiem, przez jakieś późniejsze 2-3 godziny... Że będzie okej, ale okazało się, tak działałem na takim autopilocie, że się nie obudziłem, tylko wiesz, byłem na takim stanie półsennym. No i zmieniłam na takie bardziej ciekawe doświadczenie, przynajmniej dla mnie. W kratkę? I tak. Ale i tak później się dospałem. No i poszłam do szkoły. Dospałem w pociągu na spokojnie. I skanowałam sobie zdjęcia. Więc musiałam też wypożyczyć aparat. No i później przyszedłeś ty. Tak na dniach myślę, że ugotujemy sobie barszcz. Ugotujemy sobie barszcz. Myślałem, czy by jak szedłem, to nie kupić w tej kawiarni. Ale jednak no, nie. Więc będziemy nie mieli kupiłem. Na kilka dni jedzenie. Może żałuję. Więc spoko. W sumie nic dzisiaj nie jadłem, jest taka kawa na pusty żołądek. Jak wróciłem, to w sobotę od razu poszłam na zakupy, bo nie miałam nic. O, no to ja muszę iść też. I zrobiłam sobie zakupki w Auchanie, takie poważne. Futerał na aparat. Muszę kupić jabłko. By nie mało mi się ten aparat, jakby tak rzucał do plecaka, to mi się wcześniej czy później rozwali. I tyle wyszło z zakupu aparatu. Przynajmniej u mnie. A szkoda. Zostawiłam ładowarkę do mojego aparatu w Jeleniej. I dopiero teraz się zorientowałam, że jej nie mam. I mam rozładowany ja aparat już kostkę przez, kupić do przez kontaktu, dwa tygodnie. Bo w ładowarce mam tak, że komputer dwa razy już była taka sytuacja, że nosiłam do Klaudyny ten aparat tak i chciałyśmy robić zdjęcia, a ona chciała coś nagrać. On już wtedy był rozładowany, a ja nadal nie naładowałam tej baterii. Komputera, no to chyba no bo wolniej nie miałam ładowarki. Okazało się, że do kamery i do tego drugiego aparatu też nie mam, muszę bo wszystkie zostały. Jakie to tam napięcie musi być No i mama powiedziała, że nie wyśle. Muszę też wysłać dwie paczki, odesłać, bo no mam... trzy kurtki zimowe, a tutaj już robi się paczkę. Znaczy, lato.